Wielkanoc na Mazurach. Zwyczaje ludowe związane z Wielkanocą na dawnych terenach mazurskich są bardzo różnorodne. Obok siebie niemalże mieszały się obrzędy kościelne z dawnymi jeszcze reliktami pogańskich wierzeń wiosennych. Karol Małłek w swoich wspomnieniach z lat 1890-1919 pisze, że największym świętem na Mazurach był Wielki Piątek. Od samego rana po wsi biegali chłopcy z drewnianymi kołatkami, hałasując nimi na znak żałoby po śmierci Chrystusa. Tego dnia wszyscy dorośli śpieszyli do kościoła do komunii. Wracali przeważnie aż po 3 godzinie po południu, gdyż komunikantów było bardzo wielu. Karol Małłek wspomina, że tego dnia jadło się tylko jeden posiłek. Na obiad był śledź w śmietanie z doprawą cebuli i octu i do tego sypkie kartofle. Jedliśmy kiej króliki, aż nam się uszy dygotały, bo śniadania ani podobiadku tego dnia nie było. Nie było również kolacji. Wielka Sobota to na Mazurach czas porządków i przygotowań do Wielkanocy. Mężczyźni najczęściej robili porządki w chlewach, stajniach, na podwórzu i wokół całej posesji. Kobiety zajmowały się wypiekaniem kołaczy, ciasta z rodzynkami i miodem, wielkanocnych babek, przygotowywały mięso i malowały jajka. Jaja barwione były głównie w łuskach cebuli bądź kawie na brązowo, a w źdźbłach żyta na zielono. Na tak pomalowanych jajkach wyskrobywało się, dość zresztą rzadko, ostrym narzędziem wzorki. Natomiast ozdabianie jaj woskiem pojawiło się na terenach Mazur wraz z napływem ludności polskiej po 1945 roku. Sama Wielkanoc nazywana była na terenach Prus Wschodnich jako Wielganoc. Do roku 1945 we wspomnieniach Mazurów nie spotykamy wzmianki o święceniu potraw ani palm wielkanocnych w niedzielę palmową. Zwyczaje te przyjmują się dopiero wraz z napływem ludności z tak zwanych Kresów Wschodnich i, jak podaje Anna Szyfer, odczuwane były jako coś nowego. Z samym porankiem wielkanocnym, jeszcze zanim rodzina usiadła do wielkanocnego śniadania, związany z Mazurami jest zwyczaj, podczas którego szło się o świcie do płynącej na wschód wody, aby się nią obmyć. Rytuał ten miał leczyć choroby, w szczególności liszaje, choroby oczu, wszelkie wysypki oraz dokuczliwe dolegliwości i zapewnić zdrowie na cały rok. Wychodziło się z domu zaraz po północy, zanim jeszcze nastał wschód, zachowując przy tym wszelką ostrożność. Dbało się o to, żeby nie być dostrzeżonym przez nikogo, kto mógłby zagadać, bowiem idąc do strumienia nie wolno było się odzywać ani odwracać się za siebie. Zanurzywszy się w wodzie, odmawiało się pacierze, a na koniec mówiło się słowa: woda kryształowa, obmywasz wszelkie korzenie, obmyj i mnie chrzczonego, Bogu polecanego. Oto jak jeden z mieszkańców Mazur wspomina ten czas. Przed słonka wschodem idzie się do wody, która leci na wprost słonka i obmywa się nią. Tylko nie wolno nic mówić i oglądać się. To, kto umyje się to wodą, to będzie cały rok zdrowy. A jak kto w domu chory, to mu się przynosi wodę. Innym zwyczajem związanym z porankiem wielkanocnym była też obserwacja wschodzącego słońca. Istniało bowiem przekonanie, że w ten poranek wschodzące słońce podskakuje, bo to Baranek Boży cieszy się na zmartwychwstanie Chrystusa. Po takim mistycznym poranku zasiadano do śniadania wielkanocnego, na które nie przygotowywało się żadnych specjalnych dań. Na stołach powszechnie stawiało się masło formowane w kształt baranka, ciemny razowy chleb wypiekany w wąskich formach, słone ciasteczka w kształcie ptaków, które symbolizować miały nadejście wiosny, i przede wszystkim jajka, jako jedno z dań i jako wykup dla chodzących po smaganiu. Po śniadaniu wszyscy udawali się na nabożeństwo, z którego wracało się około godziny 14. Od południa zaczynały się wszelkie zabawy, zwyczaje ludowe i biesiadowanie. Ozdobione jajka chowało się w ogrodzie. W takim gniazdku się chowa i mozi dzieciom, co by szukali, bo im zajączek zniósł. Jednakże, jak podaje Anna Szyfer, był to Mazurów zwyczaj, który zakorzenił się dopiero po I wojnie światowej i został zapożyczony od kolonistów niemieckich. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form rozrywkowych związanych z niedzielą i poniedziałkiem wielkanocnym było chodzenie po smaganiu, zwane także chodzeniem po wykupku bądź po alelujach.
Grupy młodzieży i starszych, zwane najczęściej wykupnikami, chodziły po wsi z gałązkami wierzbowymi bądź z kadykiem, jałowcem. Uczestnicy śpiewali specjalne pieśni i zbierali wykupek, najczęściej w postaci jaj, ciasta, kiełbasy. A oto jakie Anna Szyfer przytacza wspomnienia Mazura związane z tym zwyczajem. W pierwsze święto chłopcy po alelujach, po smaganiu też moźli chodzą. Zawdi to nieli tak około 20 lat. Teraz to młodsi. Smagali rózgami brzozowymi, śpiewali i wypraszali. Dostawali za to jajka. W poniedziałek wielkanocny chłopcy zbierali się też do oblewanek, do dyngusa. Chodzili z ręcznymi sikawkami, zrobionymi z grubych gałęzi dzikiego bzu i znienacka oblewali dziewczyny. Karol Małek wspomina też, że narzeczeni chodzili do domów i tam, często przy pomocy przyszłej teściowej, wylewali kubeł zimnej wody na dziewczynę zaspaną w łóżku. Podczas chodzenia po dyngusie można było usłyszeć: idziem, idziem po dyngusie, panie Necki, sykujta się, bo chturna z łaza nie powstanie, kubeł wody się dostanie. Ta też lepsi chyżo wstać i się samej dać oblać. Gdyż to zwyczaj w zielgi nocy, nikt tu nie ma nad nim mocy. Zaś frejlenka jest oblana, przez nas mocniej jest lubziana. Przeto te z jajecków parę, z rącków jej nam się dostanie. Z Wielkanocą, podobnie jak z każdym innym cyklem świąt na Mazurach, związany był szereg zakazów i nakazów. Na przykład, w dzień Wielkanocy nie można było chodzić boso, bo by się wrzodów dostało. Kury należy karmić grochem, by się dobrze niosły. W Wielki Czwartek sadzi się sadzonki roślin kwiatowych, w tym dniu przesadza się także rośliny doniczkowe. W Wielki Piątek i w Wielkanocną Niedzielę nie należy się czesać, bo kury będą grzebać w ogródku. Jeśli gospodyni chce, by jej kury dobrze się niosły, musi usiąść gołą pupą na męskiej czapce. Opracowała Magda Szumska. Czytała Aneta Zamojska. Wykorzystano fragmenty publikacji. Anna Szyfer, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków. Karol Małłek, Z Mazur do Werdun, wspomnienia 1890-1919. Max Stepen, Wierzenia mazurskie.